teraz, to bardzo prosimy o to, żebyście dali nam znać, czy widać, czy słychać. Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Cześć! Cześć! Boże, cześć. Witamy Was z naszego biura i witamy Was z naszym biurem, prawie w prawie pełnym składzie. Ja się bardzo cieszę, że w przeddzień Wigilii możemy zakończyć nasz cykl grzańcowy wspólnie. Ksiądz Adam, z tego co wiem, zapowiadał, że będzie niespodzianka. Może niektórzy się domyślali, może niektórzy przeczytali coś tam, co było napisane na Facebooku. Natomiast dzisiaj chcemy wspólnie razem z Wami kolędować. Chcemy modlić się naszym zespołem. Chcemy oddać Bogu chwałę za to wszystko, co uczynił w tym roku. A bardzo dużo pięknych rzeczy w naszym życiu, w życiu młodych ludzi, którym służymy, uczynił. Chcemy oddać Bogu chwałę za to, że chciał przyjść na ziemię jako dziecko małe, bezbronne, proste, czułe, że chciał się uniżyć z miłości do nas aż do takiego poziomu. Chcemy świętować ten czas, który jest przed nami. I do tego świętowania naszego biurowego, młodoprogowego, fundacyjnego chcemy zaprosić też Was. Ostatnia rzecz, którą od siebie powiem. Jesteśmy prawie w pełnym składzie, bo brakuje dzisiaj Dominiki. Dominika z nami pewnie łączy się online i ciepło Dominikę pozdrawiamy. Ona jest tu niedaleko, takie 5 minut autem i już Dominika z nami jest. I słuchajcie, dzisiaj widzicie nową twarz. Ta nowa twarz nie jest przypadkiem. Nie jest to przybysz, który przybył na Wigilię i zostawiliśmy mu talerz. Pasterz. Słuchajcie, to jest nasza wspaniała Natalia, która od stycznia razem z nami będzie współtworzyć dzieło Młodych na Progu. Jakiś czas temu ogłaszaliśmy, że poszukujemy i odnaleźliśmy, tak jak pasterze odnaleźli Jezusa, tak my odnaleźliśmy się w Natalię. Nawet z imię Natalia też wiąże się z Twoim narodzeniem, więc... Więc bardzo serdecznie ciepło witamy Natalię wśród nas. Kasi jeszcze nie żegnamy. Kasi w ogóle nie żegnamy. Dokładnie. Czy chcecie ktoś jeszcze coś powiedzieć? Po prostu chcę Was zaprosić do tej niespodzianki. To jest właśnie nasza niespodzianka, na którą właśnie patrzycie. I chcę Was zaprosić do tej radości, radości Pana Boga z tego powodu, że przychodzi na świat. Bo my kojarzymy Święta Bożego Narodzenia z naszą radością, że my się cieszymy, że kolędujemy, ale tak naprawdę bierzemy udział w radości Pana Boga. Kiedy będziemy w kolędzie śpiewali chwała na wysokości Bogu, to jest śpiew nieba, które cieszy się, że plan Boży się wypełnił, że niebo pocałowało ziemię, że Bóg na nim przyszedł, więc śpiewajcie z nami, tak jak jesteście przed ekranami swoich telefonów, komputerów. Zapraszamy Was do wspólnego kolędowania. Możecie jeszcze zagryzać pierniczki i popijać grzańca. Jeśli słuchacie nas wieczorem, to możecie popijać grzańca. W tej porze gratuluję, jeśli ktoś może. A my w tym czasie się modlimy. To jest. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nie? Co śpiamy? Dzisiaj w Betlejem. Dzisiaj w Betlejem. Thank you.
Serdecznie tych, którzy do nas dołączyli, zapraszamy do wspólnej modlitwy, kiedy śpiewając kolędy uwielbiamy Jezusa Chrystusa, który narodził się dla nas i żyje pośród nas. I kochani, chcę się podzielić z wami jeszcze też taką myślą z modlitwy ostatnią. Tak naprawdę dopiero w tym roku, w tym Adwencie otarło do mnie, że Boże Narodzenie to był wielki przełom. I to nie taki chwilowy, że wszedł na ziemię i żył 30 lat jako człowiek i umarł na krzyżu, ale że od tego czasu wszystko się rzeczywiście zmieniło. Że od kiedy Bóg wszedł na ziemię, jego plan się wypełnił i wszystko zmierza ku dobremu. I to nie jest tylko takie pocieszenie, jak ludzie mówią, że wszystko jest dobrze, ale że naprawdę żyjemy w Chrystusie zbawienia. Że każde wydarzenie, które dzieje się na świecie, Bóg włącza od tego momentu w swój plan. Że wszystko, co nawet idzie źle, na pierwszy rzut oka w naszym rozumieniu, Bóg włącza do tego planu zbawienia. On jest zwycięzcą. I wiecie co? Ja, słuchając też Ewangelii o spotkaniu Maryi z Elżbietą i Jana Chrzciciela z Jezusem, zobaczyłem, że to jest taki moment, kiedy niebo styka się z ziemią, kiedy można powiedzieć, że niebo całuje ziemię. Moment Boże Narodzenie to jest w ogóle nie tęsknoty Boga, który z miłości kocha. To
jest to Twoje słowo, Boże. Twoje słowo to niemowlę, malutkie dziecko. To Twoje słowo mówi nam tyle o Twojej czułości. To Twoje słowo leżące w żłobie, bezbronne, delikatne, mówi nam tyle o Twojej delikatności. O Twojej wielkości też, bo tylko będąc wielkim Stworzycielem i Panem Świata mogłeś się tak uniżyć, aby zostać całkowicie wydanym w ręce ludzi. Najpierw w ręce Twojej Najświętszej Matki Maryi, w ręce Józefa, świętego męża, którego wybrałeś jako swojego opiekuna, a ostatecznie wydany w ręce na grzeszników, ale przynieść na wolność. Błogosławiam Ciebie, Jezu Chrystus. Twojej czułości, delikatności. Tak, Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Amen. Amen. Ja też chcę Cię prosić, Panie, żebyśmy w tym czasie świąt naprawdę mieli przeżyć prawdę, którą chcę, o której przypomina nam Kościół i kalendarz liturgiczny. Żebym naprawdę doświadczyła radości z tego powodu, że przyszedłeś na ziemię dla mnie. Że urodziłeś się nie dla kogo innego, ale dla mnie, żebym mogła żyć pełne życia. Żebym była szczęśliwa, żebym mogła realizować potencjał, który we mnie włożyłeś. Żebym mogła realizować swoje marzenia i pragnienia. Chcę, żeby Twoje słowo stało się ciałem w moim życiu, Panie. Żeby to nie była piękna teoria, żeby to nie była sucha religia, ale żeby to było moje życie. Żebym oddychała w każdym dniu tą prawdą, że mnie kochasz, tą prawdą, że jesteś bliski, tą prawdą, że zrobiłeś wszystko, żebym ja miała życie, żebym poznała Ciebie. I chcę, żebyś na nowo przyciągnął moje serce swoją miłością, swoją prostotą, a jednocześnie swoją wielkością. I te słowa, które śpiewamy, chcę przeżywać całą sobą, Panie, w czasie tych świąt. Amen. Tak.
chwała Bogu na wysokości. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 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 Nie wiem jak wy, ja mam wielki niedosyt i mam poczucie, że dopiero w ogóle zaczynamy się rozkręcać. Ale jest dobra nowina, bo Wigilia jest jutro, więc będziemy mogli jeszcze jutro chwalić Boga i oddawać Mu cześć. I chcieliśmy przez ten wspólny śpiew uwielbić Boga, ale także bardzo podziękować wszystkim, którzy jesteście z nami dzisiaj i którzy jesteście z nami przez cały ten rok, którzy śledzicie nasze relacje, którzy nas wspieracie też poprzez Waszą posługę, poprzez modlitwę, poprzez konkretne wsparcie też finansowe, dzięki któremu możemy realizować nasze projekty, głosić młodym Ewangelię, rozwijać się. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy. I życzymy spokojnego czasu przeżywania urodzenia Chrystusa. Nie, jak to ładnie się mówi? Przeżywania, wspominania... Doświadczania. Spotkania z Bogiem. Hucznych urodzin Jezusa. Tak jest. Dokładnie. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. I widzimy się w nowym roku, słuchajcie, bo przez ten czas my jako biuro chcemy też świętować ze swoimi rodzinami, w swoich domach. I od nowego roku czekają Was niespodzianki, bo my już mamy wielkie plany. Mamy wielkie pomysły, które chcemy zacząć realizować od stycznia i myślę, że pierwszy roboczy czwartek stycznia to będzie live, który troszeczkę opowie o tym, jakie są piękne plany. Zdecydowanie. To co? Miejcie się dobrze. Do zobaczenia, do spotkania. Niech wyłączy ten, kto umie wyłączyć. Jak będzie jeszcze, słuchajcie. Jeszcze udostępnijcie, jak chcecie komuś sprawić radość, udostępnijcie tego live'a. Dzisiaj, jutro, niech służy, niech raduje inne osoby, więc dzielcie się tym. Jeśli chcecie nam przekazać też jakieś życzenia, wpiszcie w komentarzu. Bardzo też się z tego ucieszymy i przyjmijcie błogosławieństwo na te święta, na nowy rok. I buziaczki. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.